Mistrzostwa Miasta Szkół Podstawowych w dwójkach siatkarskich dziewcząt odbywają się dziś w Ełku. Gospodarzem zawodów jest Szkoła Podstawowa Sportowa nr 6. W turnieju startują zawodniczki klas czwartych ze wszystkich ełckich podstawówek. Zawody rozgrywane są systemem każdy z każdym, informuje Jarosław Andrzejewski, trener siatkówki w Ełckiej Szkole Sportowej. Zasada jest taka przyjęta, żeby chyba najbardziej sprawiedliwa, każda szkoła ze sobą zagra. I później będzie podsumowanie, kto ma najwięcej punktów, ten zwycięża w turnieju. Żeby wygrać mecz, trzeba wygrać dwa sety, każdy set do 20 punktów, ewentualnie jeśli jest remis, to tiebreak gramy do 15. Dla większości są pierwsze turnieje, same treningi dzieciom nic nie dają, prawda? Muszą się gdzieś sprawdzić, zrealizować, żeby jeszcze ciężej pracować na treningach i ta pasja do siatkówki się rozwijała. Taki turniej to możliwość sprawdzenia zdobytych umiejętności, ale również dobra zabawa, zaznacza Paweł Konopka, nauczyciel wychowania fizycznego w Ełckiej Czwórce. Jego podopieczne nie kryły zadowolenia ze startu w mistrzostwach. To jest na razie nauka, początek nauki, zabawa, przede wszystkim dobra zabawa się liczy, a dziewczynki niech sprawdzają swoje umiejętności z innymi szkołami, z dziewczynkami, z rówieśniczkami, prawda? Grało się bardzo fajnie, mecz był wygrany. I się dobrze przy tym, myślę, że bawiłyśmy. W konkurencji była moja przyjaciółka, trudno było, ale jakoś wygraliśmy. Mi największy problem sprawiało trochę przebicie, ale myślę, że jakoś dałam radę i może być. Na zakończenie turnieju drużyny otrzymają dyplomy i słodkie upominki. Trzy najlepsze zespoły otrzymają puchary. Jutro do rywalizacji przystąpią chłopcy.